20 grudnia, niedziela, jedziemy na zachód, kierunek Chodzież i Gontyniec, szczyt Gontyniec. Z tyłu jadą dwa rowery, dwie endurówki, bez skręcania kierownicy i bez ściągania koła. Obydwa się mieszczą. Jedziemy w kultowym Volvo. Model jaki? 969-3 rok. Czyli 27-latek. Jeszcze nie na żółtych blachach. Dwa całe rowery bez zdejmowania niczego. No to jest petarda przecież, nie? Nic nie trzeba skręcać, kierownic, kół ściągać, to co? Ja nie, nawet się na krótkim skakuję. Krótki rękaw dzisiaj? 0 stopni, jest bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bartosz, Bartosz. W asfalcie, tragedia. Cześć. No stał 5 lat, no Wrocławia przyjechali, tak? Brawo! Bartek, glebiczku! O, jest! Nie nagrałem? Pierwszy przejazd zapoznawczy. Ale tak pozytywnie, fajna, to jest tak. Fajna trasa jest. Ja chyba jednego tylko nie skoczę jeszcze, ale reszta to wszystko. Tam jest taki gap większy, liście. My tego nie skoczymy też. A, no to dobrze, że to nie skakałem. W ogóle. Bo pojawiała się koncepcja, czy próbować. No to dobrze. To muszę przyznać, że górki macie lepsze niż u nas. U nas to jest taka powiedzmy połowa tej góry, jeśli chodzi o wysokość. No to u nas jest jakieś 30, wow, to jest max. Mówię wam, kupcie sobie SLX-y 4 tłoczki. Kupcie sobie Volvo i samochody do środka. Tfu, rowery do środka, co ja mówię? No takie drogie rowery mają, a nie stać ich na bagażnik do samochodu. No, 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 zawsze, zawsze tak jest. Kurwa, Godzilla tej. O, to jest właśnie efekt włożenia roweru. Dobra, na zewnątrz. Ogień! Ogień w szopie. Hop. Tego nie skaczemy, bo jest niegotowe podobno, więc jedziemy dalej. Hop. A właśnie, tu się zagapiłem, ale to też chyba jest niegotowe z tego, co mówili, więc też się nie wyrywam. Zobacz, jak nas tu gościli, kurde. Na wypasie. Jak przyjedziemy do was, to wiecie. No. O, pierniki, nie no, masz ciaska z tym. A ty masz jak... Patrz, Bartek, jak w Himalajach, ciągle pchamy. Tak. Ale coś zjeżdżamy. My tu mamy po prostu takie małe miejsce, górka 30 metrów i pełno tras, które się po prostu wiją wokół tej górki. Ło, czy tu jest, co tu mamy? A, jest zjazd. Tfu. Tu, a tu, aha. No, widzę fajne. Hop. To jeszcze nie. Wszystko w swoim czasie. A trasa, widzę, pięknie oczyszczona z liści. Wczoraj pożyczyli dmuchawę, żeby trasę oczyścić. Piękne światło. Teraz przynajmniej amortyzator odblokowałem. O, jak fajnie. Ops. Troszkę mnie ślizgnęło na korzeniach, ale luzik. O. Nie.
Jeszcze nie. Następnym razem będzie ostatnia hopka. Już reszta poszła. W głowie siedzi. W głowie siedzi jeszcze blokada. No i dobrze. Jakby nie siedziało, to byś był już wjeżdżę, nie? Dokładnie. I co ty tam tak majstrujesz cały czas tego gra? Nie wiem, tak się śmiałem, że... No śmiałeś się ze mnie, a ja nic nie majstruję. Trzeba mieć gogle, a ty cały czas czyszczę je, nie? Fajny ten klub, powiem. Ja tak jak oglądałem rowery, to kluba też oglądałem. Wiesz, którego chciałem? Którego? Tego białego z 150. Aha. Spokojnie, spokojnie. Chciałem podjechać sobie zobaczyć stąd, spokojnie. Skoczę? Skoczę. O! Spoko, trochę mi noga zeszła, ale spoko. No to teraz musisz z nogą na papierze. Ja nie widziałem, co tam jest. Takim tempem, no. Nie widzieliście, nie? To się nie wydarzyło, to muszę jeszcze raz. Dobra. Leci! No nie było czyste lądowanie, ale Filip, przyznaj się, że chciałeś na Friday Fails coś nagrać. Przyznaj się. No nie wyszło, no. Nie wyszło. No dobry jest. No. Teraz było dobrze. Teraz było dobrze. W ogóle nie szuć, jak się ląduje. Ładne te kuby, które prowadzili się. Jak ona działa? Przekręcasz? Nie, nie, nie. Blokada? Zwalniasz. Ale to masz czemu? Damper z tyłu. Jeszcze raz tutaj. Jeszcze raz cyk i puszczasz. O! Ale urwał. O, i teraz podprowadzanie. To jest taki maleńki minus. Ale muszę przyznać, że tutaj chłopaki mają świetne trasy. Jest naprawdę rewelacja. Długie zjazdy. Fajne takie flow. Sporo dropów. Udało mi się przełamać na tym ostatnim. I takie wszystkie dropiki już spokojnie się skacze. Nie sądziłem, że jeszcze się w tym życiu odważę. Co tam, zdjęcie? Światło jest fajne. Czaja został na dole, żeby nas nagrać. No i niestety Czaj rozładowała się bateria w GoPro i nie nagrał mi skoku. Jedziemy. Hop i hop. I skaczemy. Hop. Pięknie. Mięciutko. Hop. Hop. Wszyscy pojechali na dół, a ja ogarniałem zawieszone GoPro. I skok. Pięknie. Idealnie. Jak mięciutko. W ogóle nie czuć tego lądowania. A skok był spory. Gdzie teraz? Nie wiem, chyba tu. Nie wiem, gdzie oni pojechali. No, załóżmy, że tu, ale nie widać śladów opon, więc coś mi się wydaje, że chyba pojechali w prawo. Pięknie wklejeczka poszła na koniec. Super poszło. Fajnie, mięciutko. Punkt. Jak nam się pogoda udała. A, idealnie. Panie majster, jak się to wyciąga? No mocno, musisz pociągnąć. Tak? Nie, musisz pociągnąć, tam jest spółka. Aha. Ja się zgadnę, Ulf tu? Znaczy, ty chciałeś asfalt. Też takie coś robi? A co, pompka? Nie, to jest ten, odkręć to. To odkręcamy, tak? Tu są te bekony.
taki wynalazek. Czekaj. A i co robisz teraz? Tu jest bolec, tak? Dobra, z pilniczkiem, okej. Okay. To pokaż z drugiej, co tam masz za wynalazek. A ja w ogóle wyczaiłem, że ten twój cymberwichajster, pokaż, właśnie wyciągnij mi jeden. No wyciągaj go. Wyciągnij. No nie. No usz się. Daj spokój. To. No ja wyciągnąłem, to ty nie dasz rady? Nie. Cymberwichajster. Wyciągaj. Pokaż. No teraz poszedł. O, idzie. Ja muszę zobaczyć, czy on przypadkiem w dorwę i w jednym miejscu nie wejdzie. To właśnie dzisiaj jechałem samochodem, to tak się zastanawiałem. Gdzie go chcesz wsadzić? A czwóreczka, trójeczka, dwójeczka, torks 30, 25, torks 10, H6, H8 i Philips 2. Tu jeszcze jest na magnes, możesz sobie włożyć. Magnes, no o właśnie, i możemy tak obrócić tylko, i wajcha. Tylko, że jest taki motyw, że jak tu jest magnes i tutaj włożysz ten jeszcze większy imbus, no, no. Masz to w kierownicy. To lata. Chowamy. Chyba jest. Sprawdź, żebyś nie zgubił. Myślałem, że będzie wypadać, ale to tak łatwo nie będzie. Trzeba nawiercić rurę, tak? To jest to? Tak. Aha, czyli to jest ten malut. Nie, to jest ten, gdzie nie trzeba wiercić rury. Bogu! To jest ten nowy. A on tam śrubę miał, nie? Oryginalnie, tak. Oryginalny. To jest ten bez wiercenia, dobra. Bez gwintowania rury sterowej. Dobra, właśnie się nad tym zastanawiałem. Skuwacza nie ma. Poczekam, aż zrobią dłuższe wersje. Ze skuwaczem. Nie wiem, gdzie jedziemy, ale jedziemy. No ale to jest w ogóle wszystko work in progress chyba. Jest klimat z tym drzewem. I po mokrych liściach, uła, ścieżki nie widać. Fantastycznie. Zaraz wam pokażę, jakie dziwy będą topy. To są ścieżki, które chłopaki dopiero projektują. Więc tak sobie objeżdżamy, co tutaj dopiero będzie. Jak widzicie, świeża ziemia. O, dobry podjazd. I 174 tętno. Ła. Jaworzyna, prawie że w Beskidzie Sądeckim. Moja rodzinna góra. Coś mi się wydaje, że tu są większe przewyższenia niż w Trójmieście. Chyba jest wyżej. Wiesz co, bo w Trójmieście oni mają dużo na granie. Zauważyłeś? No. Cały czas jedziesz graniem. No, graniem. Co masz? Jaką pompiczkę ma nasz James Bond? Nówka. Nie używana jeszcze? Nówka. Blackburn? Nówka, nie rdzewka. Karabin ładujesz, no. Przekręcasz. A, czyli odwracasz, tak? Wkręcasz. Wsadzasz, odcinasz, palnięcie i działa. Czerwona wajcha w dół i pompujesz najpierw. Dotąd, każdym... tak? Tak, do zielonego. My tą pompą pompowaliśmy Jurasa koło w górę. Wsadzasz, dociskasz i odciągasz wajchę. Do góry, o, i gotowe. I puszczasz wajchę czerwoną do góry, tak. I to wszystko. Dobra, to nie gdzieś ucieka. Chyba na całym obwodzie. Coś nie poszedł ten strzał. No, coś nie było słychać nawet. Ja tak facie robiłem i poszło na końcu. To weź jeszcze raz tego strzała zrób. Ile jest? Do zielonego. Baru? Jest 10 w środku. A teraz ci rozpierdolę opony. Na moje panowie to dokładnie. Tu teraz już jest tyle błota. O, zobacz, że tu mu się nie uszczelni, bo ma syf po prostu. Nie wiem, proponuję zdjąć oponę, wyczyścić to ładnie i wywalić wkładkę ze środka, strzelić i dojedziesz do domu. Nie chce mi się tego robić. Możemy cię podwieźć do tego. Ja oznaczę enduro bydzie, a wy sobie później wejdziecie na ten profil nasz. Polubicie go, oczywiście, jak nie polubicie, to was wyrzucimy. I ten, i ogólnie tam będziemy oznaczeni my wszyscy, co mamy. To może chyba sobie Instagrama założyć. No, 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 no. Jakieś sztukę, to nie było, bo to tańko. No.
Co? Albo tu, chusteczki nawet by się chciało wrzucić. Prosty, nie tam zostało do tej pory. Nie no, twój to czyściutki, normalnie jak nówka. Jest, nie odpadnie. Kurde, miejscówka jest sztos, nie? Sztos, rewelacja. Jeszcze jak tutaj trochę teraz chłopaki narobią, to petarda. Ale to z tymi dropami na koniec, to powiem ci, robi robotę. Jak się pakuje rower do woldiacza, Paweł ładuje sam. Ciach. A, jakiś worek, dobra. Ciach. I gotowe. Od środka tylko wystarczy podciągnąć kierownicę, koło skręcić. Proszę Państwa, raz. I jest gotowe, tak? I rower cały wchodzi. W komfortowych warunkach. I wbrew niektórym opiniom to nie jest jeżdżenie jak c***nie. Rower jedzie jak król. Pod kołderką. Przykrywaj, żeby mu było ciepło, żeby nie zmarzł w trakcie drogi. I wsadzamy. Ciach. Ciach. Jest gotowe. I woldiacz. Pięknie idzie. 27-latek. Trasy chłopaki mają przepiękne. Wydaje mi się, że nawet większe przewyższenia da się zrobić niż w Trójmieście. Dzisiaj udało mi się przełamać na takim większym dropie. Drop na wysokość już większy niż rower. Nie wiem, ile tam było, gdzieś tak powyżej pasa może. Nie wiem, mniej więcej. Ale już jest progres, jest dobrze. I to by było tyle na dzisiaj.